podjęła tę funkcję. Nie była to jakaś zmiana rewolucyjna. Długoletni dyrektor Biblioteki Samorządowej, pani Grażyna Grzesiak, przeszła na emeryturę, tym korzystając z obecności państwa, z obecności kamer, państwa dziennikarzy. Chciałem pani Grażynie Grzesiak jeszcze raz w ten sposób podziękować za jej długoletnią pracę na rzecz bibliotekarstwa, na rzecz samorządu miasta Nowy Kępo jako dyrektorki, wieloletniej dyrektorki Biblioteki Samorządowej w Kępie. Przed panią nagrodą wieczorem 12 miesięcy intensywnej, wytężonej pracy. Sądzę, że pani Magda, że zaprezentuje państwu ten zarys prac, ten zarys zadań, który chciała w tym czasie zrealizować. Ja jeszcze raz korzystając z okazji, serdecznie pani Magdzie gratuluję i licząc na obecną dobrą współpracę samorządu, który ma przyjemność kierować tutaj pani głos, żeby będzie kilka zdań państwu, odpowiedzi ewentualnie odpowiedziałem na pytania. Rozpoczęłam tutaj 25 lat temu po ukończeniu informacji naukowej w Warszawie i przez ostatnie 10 lat pracowałam na stanowisku starszego kustosa. Proszę państwa, co mogę powiedzieć? Chciałabym kontynuować wszystko, co było dobre do tej pory, co działo się w bibliotece, jednocześnie wprowadzając nową, atrakcyjną ofertę. Nie tylko dla naszych czytelników, ale dla wszystkich mieszkańców. I jestem pewna, że dodatkowa oferta, która będzie zaprezentowana, przysporzy nam nowe grono odbiorców w każdym wieku. Będę się starała, by bibliotekę wprowadzić w XXI wiek, tak by każdy mógł z niej korzystać, nie tylko wypożyczając książki, ale również by w ciekawy i miły sposób spędzić swój czas wolny, a każdy mieszkaniec Kępna zapytany o bibliotekę będzie potrafił wskazać do niej drogę. Zdaję sobie sprawę z tego, że czeka mnie dużo pracy, wiele wyzwań, ale mam wspaniały zespół pracowników i jestem dobrej myśli. Już dzisiaj pragnę wszystkich zaprosić na 3 września o godzinie 14 na skwer pocztowy na ogólnopolską akcję narodowego czytania w powadze z Henryka Sienkiewicza. Zaproszenie do wspólnego czytania przyjęli znani mieszkańcy miasta, a dzięki hojności pana Jerzego Zielińskiego, właściciela Intermarsze, dodatkową atrakcją będzie stół bogato zastawiony na wzór stołu z uczty Nerona. Jeszcze może tylko dodam, że od 1 sierpnia można obserwować to, co dzieje się w bibliotece na stronie Facebooka, na naszym fanpage'u. I serdecznie zapraszam do polubienia naszej strony. Dziękuję bardzo. Będzie na tej stronie?